Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Może zacznijmy od jakby filozofii, którą Autodesk, szczerze mówiąc, nie tak dawno wyczuł, czy też nie tak dawno wszedł w ten obszar, czyli symulacja analizy, gdyż jak Państwo na pewno do tej pory pamiętacie, Autodesk słynął przede wszystkim ze swoich programów do projektowania, rysowania i tworzenia dokumentacji. Oczywiście z sztandarowego produktu AutoCAD, później rozwijał się w kierunku modelowania parametrycznego, bryłowego, później oczywiście BIM, czyli coraz szerzej, aż w końcu doszło do, oczywiście, do Autodesku, że analizy to jest jeden z ważniejszych też elementów podczas projektowania. Stąd całe cyfrowe prototypowanie, które ściśle ze sobą współpracuje i bardzo intensywnie firma Autodesk rozwija. Gdyż oczywiście podstawowym jakby elementem podczas tworzenia konstrukcji, projektowania naszego obiektu, naszego zespołu, naszej konstrukcji, jakby dwa elementy, które bardzo często ze sobą konkurują, występują, czyli oczywiście szybkie wprowadzenie naszego produktu na rynek, no i żeby nasz produkt był oczywiście jak najlepszy, czyli te dwa parametry, krótkie terminy, najlepszy produkt, czyli żeby był harmonogram w miarę sensowny, szybko wprowadzić na rynek, ale jednocześnie, żeby i jakość, i cena były na rynku akceptowalne oraz wydajność, funkcjonalność naszego produktu była w pełna. Bardzo często te elementy ze sobą jakby konkurują, czy są przeciwstawne. Oczywiście można tego typu zagadnienia, mając odpowiednie narzędzia, upraszczać, czy też niwelować. Takim narzędziem oczywiście są wszystkie programy analityczne i symulacyjne, które zdecydowanie usprawniają wprowadzenie produktu na rynek, wcześniejszego przetestowanie, sprawdzenie, jak on działa, zoptymalizowanie całego procesu, wykonanie naszego elementu, czyli zalety używania cyfrowego prototypowania w zakresie symulacji i analiz są chyba tak samo dla Państwa jasne. Jakie mamy oprogramowanie w tym zakresie dostępne w pakiecie firmy Autodesk? W zasadzie mamy, tak jak Państwo widzicie na ekranie, od najprostszych, czyli w cudzysłowie oczywiście najprostszych, ale takich, które pozwalają nam szybko dokonać wyboru naszego wariantu, czyli w zasadzie takie oprogramowanie dla projektantów, który nie ma potrzeby wchodzenia bardzo głęboko w analizę, czy też optymalizacji, to już bardziej dla inżynierów, których oczywiście szczegóły bardziej interesują, aż do oprogramowania dla analityków, którzy bardzo szczegółowo chcą przeanalizować konstrukcję w różnym zakresie, czy to częstotliwości, czy płynięcia materiału, czy doboru odpowiednich parametrów dla danego obiektu. Czyli mamy, nazwijmy to, od najprostszych do najbardziej zaawansowanych rozwiązań obecnie w portfolio firmy Autodesk. Jeszcze może parę słów na temat wykorzystywania analiz, wyników analiz, które oczywiście możemy robić przy pomocy tych produktów firmy Autodesk, o których zaraz wspomnę. Były robione bardzo ciekawe analizy przy pomocy między innymi LiveSeq Insight. To jest takie źródło analiz, które bardzo często, firma, która bardzo często dokonuje analiz i te analizy były wykonane akurat w tym przypadku w celu zapoznania się, do jakich celów są stosowane właśnie wyniki symulacji. Jak Państwo widzicie, ponad 3/4% to jest spełnienie wymagań założonych, czy na przykład mały ciężar, większe prędkości, czy bardziej złożone działanie naszego produktu, lub też uniknięcie opóźnień zbędnych i kosztów związanych z rozwojem produktu. Czy oczywiście bardzo często tak samo wymogi firm certyfikacyjnych, które no, wymagają oczywiście odpowiednich analiz i przeprowadzania obliczeń i oczywiście odpowiednich raportów później z tym związanych, czy też niższe koszty produkcji, czyli wiadomo, chodzi o materiał, odpowiednie gabaryty naszego obiektu, czy też zmniejszenie kosztu serwisowania naszego obiektu. Czyli jak Państwo widzicie, bardzo ciekawe wyniki
badań, które no, pokazują nam, że analizy coraz bardziej i symulacje są wykorzystywane do tego, aby zredukować przede wszystkim koszty, bo jak zwykle chodzi, jeżeli są jakieś problemy, to chodzi o pieniądze, ale oczywiście tak samo, aby pogodzić te dwa elementy, czyli szybkie wpuszczenie naszego produktu na rynek z jego optymalnym działaniem. Oczywiście zawsze pada pytanie, jakie funkcje powinno spełniać takie oprogramowanie analityczne, symulacyjne. Też przeprowadzane badania, między innymi przez tą firmę. Bardzo dużym naciskiem jest oczywiście, aby strata między przenoszeniem danych na temat modelu, który chcemy liczyć, i przekształceniem go w model analityczny, symulacyjny, były jak najmniejsze. Czyli takim naturalnym jakby środowiskiem to jest to samo środowisko projektowe, w którym tworzymy nasz model. Chcielibyśmy, aby w tym samym środowisku występowały nasze narzędzia do analizy. I tutaj można powiedzieć, że faktycznie Autodesk co najmniej w dwóch swoich produktach spełnia te założenia i wymagania, chociażby mówiąc o inwentorze Professional, w którym mamy i narzędzia do symulacji kinematyki, dynamiki oraz prostych analiz wytrzymałościowych, jak i o tym najnowszym produkcie, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, czyli Nastran InCAD. Łatwe użyć, oczywiście wszyscy chcieliby, żeby te programy były w miarę łatwe użyciu, żebyśmy nie musieli przechodzić bardzo długich procesów nauczania czy też wdrażania w dany produkt. I Autodesk tutaj też bardzo duży nacisk kładzie na te produkty. Jak już ci z Państwa, którzy używali tych produktów, chociażby Simulation Mechanical czy też w inwentorze analizy wytrzymałościowe, ten program jest robiony tak, aby idąc powiedzmy wzdłuż paska narzędziowego od lewej do prawej czy w drugą stronę, w zależności jak to jest zorganizowane, można było odklikiwać odpowiednie opcje, aby można było dokonać pełnej analizy. Czyli też tutaj Autodesk stara się, jak to jest ogólnie nazywane, demokratyzować wszystkie produkty analityczne i symulacyjne, czyli żeby one były dostępne dla przeciętnego użytkownika programów CAD-owskich. Oczywiście wymagana jest minimalna wiedza, bez tego nie ma sensu, żaden program nie będzie działał, jeżeli nie wie, po drugiej stronie siedzi osoba, która nie wie, o co chodzi. Czyli tutaj też można odhaczyć, że w zasadzie te produkty autodeskowe spełniają w dużym procencie to założenie. Dokładność i zaufanie. No to tutaj można powiedzieć, że Autodesk no, ma dużego haczyka, czyli można powiedzieć, że produkty, które Autodesk ma w swojej ofercie, oczywiście tak jak poprzednia sesja, jak Państwo widzieliście, nie jest to produkt autodeskowy, nie był to produkt autodeskowy, tak samo tutaj wszystkie te produkty, które Autodesk ma w swojej ofercie, są to produkty, które wciągną do swojej oferty Autodesk, wykupując poszczególne, czy to jądra obliczeniowe, czy też pełne pakiety do analiz, przystosowując je do swojego środowiska i następnie rozwijając już własnym zakresie, własnym subtem. No tutaj możemy oczywiście o dwóch na przykład co najmniej powiedzieć programach, czyli wiadomo program do analiz trysku, czy Modlow, który ma taką markę jednego z najlepszych pakietów, jeżeli chodzi o analizy form tryskowych, czy też ostatni zakup Nastran. Wiadomo, Nastran jest to jądro, które od wielu, wielu lat istnieje na rynku, jest rozwijane, wdrażane, no i ma markę jednego z lepszych i sprawdzonych serwerów do obliczeń wytrzymałościowych metodą MESOSK. Szeroki zakres analiz. No to tutaj w zasadzie można dać też bardzo dużego haczyka, ze względu na to, że poczynając od najprostszych analiz wytrzymałościowych, częstotliwościowych w zakresie liniowym, nieliniowym, przez analizy przepływowe, przez analizy wtrysków, przez tworzywa sztuczne, przez kompozyty, kończąc na tunelach aerodynamicznych, które oczywiście możemy symulować. W zasadzie można by powiedzieć, że no, pełen zakres analiz jest dostępny w produktach firmy Autodesk. Szybkość i pojemność. Tutaj w zasadzie pojemność oczywiście rozumiana na możliwość obsłużenia tych plików,
które bardzo często oczywiście przy dużych analizach, przy dużych obiektach mamy bardzo dużą ilość informacji, no to tutaj można powiedzieć, że Autodesk też idzie w bardzo dobrą stronę. Takim podstawowym rozwiązaniem oczywiście istniejącym już od paru lat są to możliwość analizy w chmurze, czyli większość tych programów, 90% tych programów dostępnych do analiz ma swoje wersje tak zwane flexowe, jak to jest w obecnej wersji 2016, czyli możliwość liczenia w chmurze, czyli przygotowujemy sobie zadanie w naszym programie, w naszym interfejsie, definiujemy wszystkie warunki brzegowe i obliczenia wysyłamy do chmury. Zwalniając tym samym nasz komputer z obliczeń, możemy pracować dalej, mamy podgląd na postęp obliczeń w chmurze i dostajemy po odpowiednim momencie informację, że OK, zostały zakończone nasze obliczenia, możesz ściągnąć wyniki. Czyli tak samo Autodesk bardzo intensywnie idzie w stronę jakby ułatwienia pracy z tymi programami, które bardzo często mają bardzo duże zadanie, takie analizy mogły trwać 5, 6, czasami nawet tydzień przy bardzo złożonych zagadnieniach obliczenia naszych konstrukcji. Dlatego Autodesk bardzo rozwija wersje chmurowe, chociażby takim sygnałem może być to, że w obecnej wersji Autodesk wykupił jakby farmę komputerów z najwyższymi parametrami, może tak ogólnie mówiąc, czyli podniósł jakby prędkość i szybkość pracy jeszcze bardziej, ze względu na to, że pracujemy teraz na najbardziej wydajnych komputerach farm komputerowych. Na razie jest to cały czas jeszcze Amazon, ale z tego co wiem, jest budowana teraz farma w Europie, która będzie przejmowała też te obliczenia w chmurze. Czyli tutaj też haczyk od haczami jest to spełnione. No jakby ostatni taki element to jest ogólna wiedza MES. Tak jak już wcześniej wspominałem, większość tych programów jest budowana w ten sposób, aby użytkownik nie potrzebował mieć potężnej wiedzy MES-owskiej na temat obliczeń, czyli żeby nie musiał robić doktoratów czy profesor na zagadnieniach metody elementów skończonych, wiedział, który element tutaj użyć do wygenerowania siatki albo jak ją zoptymalizować. Większość tych programów ma swoje generatory siatek, które w zasadzie działają bardzo optymalnie. W niektórych programach oczywiście mamy rozszerzone możliwości optymalizacji siatki, gdzie możemy już definiować, jakiego rodzaju elementy będą brane pod uwagę podczas generowania siatki, możliwość zagęszczania siatek. Większość z tych programów ma takie możliwości, ale te startowe jakby elementy i generatory siatek, które są używane w tych programach, są na tyle optymalne, że jakby pierwszy strzał, pierwsze obliczenie możemy robić przy defaultowych parametrach. Dopiero później, jeżeli stwierdzamy, że jednak interesuje mnie dany obszar, tutaj chcę zagęścić, tutaj chcę zmienić, mogę to wykonywać. Także ten element wymagań jakby programów obliczeniowych MES-owskich też można stwierdzić, że Autodesk ma w dużej mierze opanowany. A teraz, jakie programy mamy dostępne w tym pakiecie programów analitycznych, symulacyjnych? No, zaczynając od obliczeń mechanicznych, wytrzymałościowych, zmęczeniowych, to mamy tutaj oczywiście program, który już istnieje od wielu lat, czyli Simulation Mechanical. W cudzysłowie mówiąc, jest to oczywiście tak zwany Algor, który kiedyś został kupiony przez firmę Autodesk, rozwijany później przez firmę Autodesk i jeden z najbardziej szerokich, posiadający najbardziej szerokie spektrum analiz. Mamy oczywiście teraz najnowsze dwa programy, w zasadzie jeden, tylko jakby w dwóch środowiskach, Nastran Incat, czyli następne programy obliczeniowe i oczywiście tak samo Simulation Mechanical po zakupie Nastrana rozwija się w tą stronę, że został dołączony do obecnej wersji 2016. Już w środku mamy jądro obliczeniowe Nastrana i dane zagadnienie możemy albo liczyć starym jądrem, które się nazywa SimMech, albo jądrem nastranowym. Czyli dane zagadnienia możemy tym albo tym liczyć, oczywiście nie we wszystkich obszarach, ale coraz bardziej jądro obliczeniowe Nastrana jest tak samo dostępne w Simulation Mechanical. Następnie mamy przepływy i analizy termiczne, w tym specjalizuje się CFD, czyli ten produkt, który kiedyś był firmy Blue Ridge, zakupiony przez firmę Autodesk, obecnie się nazywa już CFD.
Też bardzo ciekawy program do analiz przepływowych, termicznych. Jeden z lepszych generatorów siatek na pewno mysowskich do przepływu ze specjalną siatką adaptacyjną, która automatycznie się zmienia w zależności od warunków fizycznych danego przepływu. Także wyniki są naprawdę, naprawdę bardzo optymalne. I jeden z ciekawszych programów, co jeżeli chodzi o analizowanie wyników, mamy specjalny moduł do Design Center, Design Decision, gdzie możemy sobie porównywać w jednym oknie wyniki z różnych wariantów obliczeń w bardzo wygodny i łatwy sposób. Także bardzo ciekawy program. Następnie mamy oczywiście Structural Architecture, to jest nic innego jak robot wciągnięty do zagadnień strukturalnych, konstrukcji strukturalnych typu ramowych, belkowych, używający między innymi elementów belkowych do obliczeń. Bardzo ciekawy program i wykorzystywany przede wszystkim w architekturze budownictwie, bardziej w budownictwie oczywiście. I następny to jest Small Process, czyli MODLOB, czyli nic innego jak program do analizy form tryskowych, elementów wytwarzanych przy pomocy wtrysku, tworzyw sztucznych, różnego rodzaju tworzyw sztucznych, biblioteka i baza danych elementów, materiałów tworzyw sztucznych, które znajduje się w tym programie, jest jedna z większych, tam jest około, o ile pamiętam, 10 tysięcy różnego rodzaju materiałów tworzyw sztucznych, między innymi polscy producenci są tam też na liście. Jeden z najlepszych programów do analiz form tryskowych, też podzielony jakby na że tak powiem, sposoby go używania, gdyż mamy jakby wersję dla zwykłych producentów, dla bardziej zaawansowanych i oczywiście wersję dla tak zwanych naukowców, gdzie możemy badać różnego rodzaju materiały. I ostatni, ale na pewno nie ostatnie słowo, materiały kompozytowe, program, który się obecnie nazywa Helios, zajmujący się materiałami kompozytowymi, projektowaniem takich materiałów kompozytowych. Czyli jak Państwo widzicie, naprawdę szeroki zakres programów. Każdy z tych programów ma różne wersje, chociażby tak jak mówiłem, MOD występuje co najmniej w trzech wersjach, CFD też występuje w trzech wersjach, także w zależności od potrzeb i wymagań możemy zawsze dopasować zakres czy też wersję do Państwa wymagań. A to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o analizy i symulacje, jeżeli chodzi o Autodesk, ale o tym na samym końcu jeszcze jedno zdanie postaram się Państwu przekazać. Jeżeli chodzi o Nastrana, czyli ten program, którym dzisiaj będę chciał troszeczkę więcej uwagi poświęcić. Nastran, jak Państwo może wiecie, powstawał pod koniec lat 60. w zasadzie rozwijany przez firmę NASA do swoich analiz związanych z programami lotów kosmicznych i stąd jego nazwa Nastran, czyli NASA Structural Analysis. Później ten program był upubliczniony, jego kod był upubliczniony, można było go zakupić, między innymi firma MSC zakupiła i rozwijała go do obecnej swojej postaci. Patrząc na program, który tak de facto kupiła firma Autodesk, jest to wersja z firmy NEI Software. Jak Państwo widzicie, od 1983 roku, od momentu, kiedy firma NEI zaczęła wprowadzać obliczenia wytrzymałościowe na bazie jądra obliczeniowego Nastran na komputery klasy PC, czyli te komputery osobiste, jak to kiedyś się nazywało, idąc przez cały kalendarz rozwoju, między innymi w lotnictwie, Boeing używał go do swojego projektu nad samolotem X-34, Cessna, w marynarce tak samo został wdrożony do zagadnień kompozytowych również, czy też chociażby Hitachi wdrożyła w swoich analizach i swoich pojazdach, które produkuje tak samo Nastrana, aż do obecnego, czy też zeszłego roku, w którym to firma Autodesk wykupiła NEI Nastran i wdrożyła go do swoich produktów. Czyli jak Państwo widzicie, no wieloletnie doświadczenie, dużo pracy i na końcu firma Autodesk, która oferuje już teraz w swoim zakresie to oprogramowanie. Jeżeli chodzi o
cechy takie szczególne, wyróżniające ten produkt, to oczywiście można to jakby podzielić na cztery obszary. Pierwszy to jest podstawowa cecha, to działanie tego programu w środowisku modelera parametrycznego bryłowego, jakim jest inwentor, oraz jako ciekawostka, może nie tyle ciekawostka, ale bardzo interesująca rzecz dla dużych firm, które mają w swoim pracowniach projektowych nie tylko inwentory, ale używają innych programów, chociażby takim jakby konkurentem bardzo dużym dla inwentora jest SolidWorks. Nasz certyfikat jest też dostępny właśnie dla środowiska SolidWorksa, czyli duże firmy, które używają chociażby tych dwóch programów do modelowania bryłowego, mogą wykupić jedną licencję, czy też kilka licencji, instalować je czy to w środowisku inwentora, czy SolidWorksa i naprzemiennie go używać. Jeżeli chodzi o możliwości, no to tutaj mamy, poczynając od analiz liniowych, czy analizy nieliniowe, zmęczeniowe, termiczne, wyboczeniowe. Jak Państwo widzicie, bardzo szeroki zakres, który pozwala nam pracować nad modelami w naszym środowisku inwentora. Solidność, dokładność, no to już tutaj już o tym wspominałem, jest to Nastran, czyli jedno z bardziej wiarygodnych jąder obliczeniowych, sprawdzone w wielu projektach przez wiele potentatów, że tak powiem, produkujących swoje konstrukcje w części Boeinga. Także tutaj na pewno duży stempelek, jeżeli chodzi o solidność i dokładność obliczeń. No i ceny wersji. Faktycznie, jak spojrzymy sobie na cennik i zobaczymy na możliwości tego programu, nie jest to program drogi. Naprawdę dla swoich możliwości ma cena do jakości jest bardzo tutaj ciekawym elementem. Jeżeli chodzi o analizy, tak jak mówiłem, Państwo widzicie, tutaj mamy akurat analizy liniowe, w zakresie liniowym, jakie możemy robić, poczynając od zwykłych analiz wytrzymałościowych, przez wyboczenia, przez naprężenie, przez drgania, czy częstotliwości drgań własnych, przez analizę zespołów z odpowiednimi kontaktami, gdyż tutaj mamy szereg możliwości definiowania różnego rodzaju kontaktów między częściami, czy też analizy termicznych. I przechodząc do analiz nieliniowych, które też mamy tutaj dostępne, łącznie razem z materiałami hiperelastycznymi, czy też z analizami drop testowymi, czyli no, crash testowymi to może nie, ale z upuszczeniem danego elementu i sprawdzaniem, co się dzieje z tą naszą konstrukcją. Także jak Państwo widzicie, szeroki zakres analiz. Może tutaj na tym bym poprzestał, jeżeli chodzi o naszą prezentację PowerPointową, i byśmy przełączyli się może do naszego inwentora. Będę chciał Państwu pokazać, jak działa Nastran w środowisku inwentora. Jak Państwo widzicie, mamy najnowszą wersję inwentora 2016 z razem z zainstalowanym Nastranem Incat w środku. No i spróbujmy dokonać analizy jakiegoś obiektu. Tutaj może posłużę się takim zbiorem danych wykonanym dla karoserii, dla samochodów, w zasadzie monokaru, dla zagadnień. Akurat to jest samochodzik do samochód w zasadzie, trudno to nazwać samochodzikiem, poważny samochód wyścigowy, gdzie projekt był w zasadzie wykonany w całości w produktach autodeskowych, łącznie z karoserią, z optymalizacją wszystkich elementów. No i spróbujmy się przyjrzeć jednemu z elementów naszego obiektu, czyli tutaj mamy zespół, że tak to nazwę, sterowania nożnego, czyli pedały, i spróbujmy przeanalizować jeden z elementów tego całego zespołu, sprawdzając jego wytrzymałość i ewentualnie wyboczenie, i ewentualnie spróbujmy zoptymalizować naszą konstrukcję. Ja pozwolę sobie otworzyć ten mój podzespół, który tutaj mam zaznaczony. O, to jest podzespół do oczywiście przyspieszania, hamowania, zmieniania biegu, i jednym z takich elementów mamy ten mały pedał tutaj też do hamulca. Spróbujmy go sobie przeanalizować, zobaczmy, jak możemy to zrobić na stronie.
Czyli mam mój uproszczony już podzespół. Spróbujemy go tutaj sobie przeanalizować. Będziemy chcieli sprawdzić, jak czy pod odpowiednią siłą nacisku następuje wyboczenie tego obiektu. Jeżeli tak, to spróbujemy go zoptymalizować, zmodyfikować tak, aby tego wyboczenia naszego nie było. Mamy otwarty nasz podzespół. Przełączmy się do środowiska na strana, czyli klikamy na zakładkę środowiska. No i tutaj oczywiście po zainstalowaniu inwentora możemy doinstalować na strana. Mamy przycisk do przełączenia się do środowiska na strana InCAD. Po przełączeniu się do środowiska na strana InCAD, jak Państwo zaraz zobaczycie, pojawia mi się pasek narzędziowy związany z, czy też wstążka narzędziowa, jak to powinno się nazywać, związany z opcjami, które musimy zdefiniować, aby nasz zespół mógł być obliczony. Czyli mamy zdefiniowanie nowego zadania, edycję istniejącego, sekcje związane z materiałami, z warunkami brzegowymi, czyli podparciami, obciążeniami, kontaktami. Jeżeli pracujemy sobie w zespole, siatka, czyli wszystkie elementy związane z siatką. Później oczywiście RAM, czyli dokonaj obliczeń. I później sekcje oczywiście związane z przeglądaniem naszych wyników. No i jak to zwykle bywa na koniec helpy. I oczywiście tak samo mamy coś takiego jak forum, czyli możemy wejść na specjalną stronę, gdzie możemy poszukiwać na przykład jakichś rozwiązań, czy też podpowiedzi odnośnie obliczeń na stronie. Tutaj mam już, widzę, parę elementów zdefiniowanych, dlatego ja może sobie usunę przy pomocy naszej przeglądarki. Jak Państwo widzicie, program też ma swoją przeglądarkę. Mamy możliwość w tej części, którą tutaj Państwu teraz pokazuję, to jest jakby moje zadanie, które mam zdefiniowane, a tutaj od sekcji model, idąc w dół, mamy wszystkie jakby elementy związane z moim zespołem, czyli materiał, jakie są obciążenia, jakie są podparcia, mogę definiować ileś obciążeń, ileś podparć i później z tego wybierać sobie odpowiednie sekwencje moich wariantów, czyli takie i takie obciążenie, takie i takie podparcie, wybieram i dokonuję analizy. Ja spróbuję zrobić od początku, czyli usunę sobie tutaj ze zbioru podparć i obciążeń te elementy, które już tutaj mam zdefiniowane i może tak samo jeszcze usunę sobie zdefiniowanie materiału, żebyśmy mogli jeszcze raz od początku to wszystko zrobić. Czyli tak by wyglądał, tak powiem, wygląd mojego przeglądarki, gdybyśmy wchodził z gołym zadaniem, z niczym niezdefiniowanym do mojej analizy. To pierwszą rzeczą oczywiście jest ważne zdefiniowanie materiału, z jakiego wykonane są nasze elementy do obliczeń wytrzymałości, obliczeń mesowskich. W zasadzie materiał jest takim podstawowym elementem wejściowym, czyli możemy albo materiał importować z mojego modelu lub zaczytać z biblioteki, lub oczywiście wystarczy jedno kliknięcie na ikonkę Physical i stąd mamy możliwość albo zaczytania materiału, nowego materiału, lub pobranie tego materiału albo ze środowiska mojego inwentora, czyli pracuję w środowisku inwentora, mamy dostęp do biblioteki materiałów autodeskowych, jak Państwo wiecie, od wersji, o ile pamiętam, 2014 jest dostępna w inwentorze, albo biblioteka materiałów tak zwana ogólna autodeskowa, czyli taka, która jest dostępna w każdym innym produkcie autodesku, lub mamy bibliotekę materiałów inwentorową, czyli tą, którą standardowo podczas modelowania przypis, z której pobieramy materiały, przypisujemy do naszego elementu. Mamy oczywiście tak samo coś takiego jak Cloud Database i w tym momencie mamy dostępną bibliotekę materiałów, która idzie z produktem na stran, która jest też jakby oddzielną biblioteką, z której możemy pobierać nasze materiały. To w naszym przypadku mam już zaczytane materiały. Mam tutaj jakby dwa, mam aluminium i alloy steel, czyli stop stali. I w tym momencie mogę z tych dwóch materiałów, które mam zaczytane, mogę dodać następne oczywiście, ile chcę i z tymi materiałami się posługiwać, przypisywać je do moich elementów. No wybierzmy sobie na przykład aluminium i przypiszę do tych moich dwóch elementów, które tutaj, jak Państwo widzicie, mam na ekranie podgląd, to są te moje dwa elementy, dwie moje części i do nich przypisuję ten materiał. Oczywiście wyróżnianie możemy sobie robić różnymi kolorami, na przykład weźmy kolor zielony, żeby wyróżnić później te nasze elementy.
i zostały przypisane te dwa, ten materiał do tych dwóch moich części. Mogłem oczywiście oddzielnie do jednego części inny materiał, do drugiej inny materiał. Czyli mamy jakby przypisanie materiału za sobą. Następnie spróbujmy zdefiniować jakby warunki brzegowe, czy wybierzmy sobie wiązania, ustawmy w widoku może w ten sposób i spróbujemy oczywiście unieruchomić te otwory, gdyż tutaj jest przykręcony ten nasz element do ramy, czyli wybierzemy sobie te cztery nasze otwory, powierzchnię tych otworów, no i mamy możliwość, jak Państwo widzicie, unieruchomiania albo wszystkie 6 stopni swobody zdejmowania, albo zrobienie pinet, czyli w tym momencie może się obracać, ale nie może się przemieszczać, czy też w drugą stronę, może się przemieszczać, ale nie może się obracać, swobodne, czyli nie ma żadnych stopni swobody, albo oczywiście zdefiniowanie unieruchomienia, czy wszystkie 6 stopni swobody możemy zdjąć. Mamy możliwość tak samo oczywiście definiowania symetrii i antysymetrii, czyli wiadomo, obiekt symetryczny lub niesymetryczny dla uproszczania naszego modelu. Czyli mamy tutaj podobne narzędzia, które są w innych programach MES-owskich, chociażby Simulation Mechanical ma bardzo podobne narzędzia do definiowania więzów. Unieruchomimy te nasze otwory. Następnie spróbujemy zdefiniować obciążenie, które będzie działało powiedzmy tutaj na ten nasz pedał, czyli wskażę sobie teraz, wybiorę funkcję obciążenia. Jeżeli chodzi o obciążenia, to oczywiście mamy, jak Państwo widzicie, siłę, moment, siłę na danej zmienną na powierzchni, na krawędzi, ciśnienie, grawitację, siła, która nie jest przyłożona do naszego obiektu, ale oddziałuje na daną powierzchnię czy krawędź, czyli definiuje nam i siłę, i moment, siły bezładności, czy też dla zagadnień temperaturowych oczywiście mamy temperaturę, czyli albo promieniowanie, albo konwekcja, albo element, który nam generuje odpowiednią temperaturę. No w naszym przypadku wybierzmy sobie siłę, przyłożymy ją powiedzmy do tej powierzchni. Kierunek działania siły też może być albo zgodny z naszym elementem wybranym, albo na przykład normalne do wskazanej powierzchni, lub na przykład zdefiniowany przez wskazanie jakiegoś elementu geometrii, na przykład wskażę tą krawędź i zgodnie z tą krawędzią chcę rozłożyć moją siłę. Wielkość mojej siły niech będzie 600 N. Kierunek, jak Państwo widzicie, mam tutaj strzałkę, podpowiada mi w tą stronę, oczywiście mogę zmienić. Mam jeszcze coś takiego jak total force. Gdybym miał kilka powierzchni wskazanych, to ta total force to będzie jakby suma, ta cała siła działająca na wszystkie powierzchnie. Gdybym tego nie włączył, to mając 600 N, to na każdą powierzchnię wskazaną przeze mnie działałaby ta sama siła. W naszym przypadku mam jedną wskazaną powierzchnię, dlatego total force tutaj nie ma znaczenia. Przyłożymy sobie tą moją siłę, mam podparcia. No i jeszcze jak Państwo widzicie, mam tutaj nasz element powinien być przykręcony do tej obudowy przy pomocy śrub. Nastran Incat ma specjalne narzędzie do generowania tak zwanych konektorów różnego typu, podobnie jak chociażby Simulation Mechanical. Spróbujmy przykręcić przy pomocy śrub nasz element, czyli wybieramy sobie Connectors, nowy i wybieramy sobie z listy konektorów, mamy albo pręt, albo kabel, albo sprężyna, lub bryłę sztywną, lub chociażby połączenie gwintowe. Wybierzmy połączenie gwintowe, no i zdefiniujmy sobie typ połączenia naszego gwintowego, albo bolt, czyli wiadomo, z jednej strony śruba, z drugiej nakrętka, albo cap screw, czyli w tym momencie wkręcana w obiekt nasza śruba. No, wybierzmy sobie najpierw, gdzie się znajduje krawędź, czy też powierzchnia, na której leży łeb śruby lub też oczywiście nakrętka. Możemy wybrać przez wskazanie krawędzi z drugiej strony, czyli mamy już zdefiniowany sposób połączenia. Możemy oczywiście dodać na przykład jeszcze do tego podkładkę. O, w tym momencie pojawiła mi się tu podkładka. Podając jej wysokość lub usuwając, wtedy będzie albo z podkładką, albo bez podkładki. Oczywiście z jednej i z drugiej strony możemy sobie tego typu elementy dodawać. I oczywiście z jakiego materiału jest wykonana nasza śruba. Niech to będzie na przykład ze stali. I to jest pierwsze nasze połączenie. Mogę powiedzieć OK, zastosuję.
czyli zrób mi taki szablon z mojego połączenia gwintowego i teraz idę dalej, wskazuję już tylko, gdzie leży, czyli wskazuję sobie znowu krawędź z jednej strony, krawędź, aha, jak zwykle, delete, znowu krawędź z jednej strony, teraz jeżeli chodzi o krawędź od strony nakrętki z drugiej strony i mam podobne połączenie gwintowe zdefiniowane dla drugiego otworu, zrobię znowu, zrób duplikat, czyli taki sam zestaw, przede wszystkim z czego się składa i jaki materiał. I teraz wskazuję znowu, gdzie leży łeb, gdzie leży nakrętka i zostało zdefiniowane trzecie moje połączenie gwintowe. OK? Czyli już nie muszę generować śluby, podkładek, nakrętek, jeżeli chcę liczyć tego typu połączenia. Program tutaj zamienia nam to na elementy belkowe, prętowe, które możemy sobie w ten sposób tutaj zasymulować połączenie naszych elementów. No, z drugiej strony tak samo mogę definiować kontakty. Na przykład tutaj chciał zdefiniować kontakt, że tutaj jest połączony ze sobą, oczywiście przy pomocy jakiejś spoiny czy zalania tego materiałem. Mogę oczywiście zdefiniować albo automatycznie, definiując pewną tolerancję, lub na przykład ręcznie powiedzieć, że chcę zdefiniować między tą powierzchnią a tymi powierzchniami połączenie tak zwane bonded, czyli są ze sobą połączone nasze elementy i mogę wskazać teraz powierzchnie, które pokazują, w którym miejscu następuje to połączenie. Na przykład przez wskazanie powierzchni, czyli mówię tak, ta powierzchnia, ta powierzchnia, ta powierzchnia, ta powierzchnia, ta powierzchnia i ta powierzchnia są ze sobą połączone. Czyli tam jest ze sobą unieruchomione te dwie elementy, te dwa elementy, te dwie nasze powierzchnie, z których oczywiście wskazałem poszczególne powierzchnie, z jakich składa się nasz element. I OK. W tym momencie mam zdefiniowany kontakt, czyli tutaj już jest obspawany mój element. No i w zasadzie to, co mi pozostaje, to oczywiście to, od czego powinienem zacząć, ale jak to zwykle bywa, jeżeli już po pewnym czasie człowiek pracuje z tym programem, zapomina o podstawowych elementach, które powinno się, tak szczerze mówiąc, na samym początku robić, to sprawdzenie, jakiego typu analizy ja chcę wykonać. Czyli jeżeli przejdziemy sobie do mojej domyślnej analizy, która zawsze jakaś jest na początku definiowana, ona, jak Państwo zobaczycie, domyślnie jest definiowana jako analiza statyczna liniowa, czyli zwykła wytrzymałość w zakresie liniowym. Tutaj mam możliwość wyboru, jaką analizę chcę zrobić, albo liniową, albo wyboczenia liniowe, albo częstotliwościowe, albo wyboczenia nieliniowe, czy też nieliniowe zagadnienie wytrzymałościowe, termiczne zagadnienia, zmęczeniowe i tak samo zagadnienia zmienne w czasie. Są te elementy, które możemy sobie wybierać, jeżeli chodzi o typy analiz. Wybierzmy sobie pierwszą analizę wytrzymałościową i to, co nam pozostaje, to jest wygenerowanie siatki mesowskiej. Możemy to zrobić przez określanie parametrów dla naszej siatki mesowskiej lub wykonać tak zwane pierwszą generację siatki mesowskiej, czy poprosić wygeneruj mi siatkę dla mojego zespołu. Program stara się dobrać optymalną siatkę mesowską i wyświetla nam wszystkie elementy. Jak Państwo pamiętacie, zielonym kolorem zaznaczyliśmy sobie wszystkie elementy wykonane z aluminium i w ten sposób nam też obrazuje. Gdybyśmy mieli inny materiał przepisany, to oczywiście innym kolorem ta siatka byłaby prezentowana. Oczywiście ma możliwość wejścia na stawy siatki, wybrania wielkości elementu startowego, tolerancji typu elementu, czyli to jest nieliniowe czy liniowe zagadnienie. Mogę sobie wybrać tutaj nasze parametry, jeszcze tak samo nastawy siatki, czyli wszystkie elementy związane z zagęszczaniem siatki, które on robi w tle. Mamy na to wpływ, ale tak jak mówiłem, większość tych parametrów jest optymalnie dobrana. Jeżeli chcemy, możemy to robić. Jeżeli nasza siatka na pierwszy rzut oka wygląda OK, jest w porządku, możemy pierwszy strzał, że tak powiem, obliczenia zrobić na tej domyślnej siatce mesowskiej. No i to, co nam pozostaje, to jest oczywiście w tym momencie uruchomienie naszych obliczeń, czyli tak de facto wybieramy przycisk Run. Program generuje plik obliczeniowy przejściowy, który jest wysyłany do jądra obliczeniowego na stronę i w tym momencie
wykonuje analizę. Jak Państwo widzicie, no, przy tej obiekcie obliczenia trwały bardzo szybko. Uzyskaliśmy bardzo szybko wyniki naszych obliczeń. Możemy poprosić go, aby nam pokazał teraz, jak wyglądają naprężenia naszej konstrukcji, czyli wybierzmy sobie, chcemy zobaczyć naprężenia zredukowane naszej konstrukcji, zobaczyć tak samo odkształcenia i poprosić o wyświetlenie wyników przez program. Czyli w tym momencie jest generowany rozkład naprężeń, pokazywane są, jest legenda oczywiście wyświetlana, pokazująca nam odpowiednimi kolorami. Wpływ na tą legendę oczywiście też mamy. Mamy możliwość zmiany kolorów, rozkładu kolorów. Możemy zobaczyć, że maksymalne naprężenie, jak widzimy, mamy około 250 megapaskali, czyli akurat jesteśmy po bezpiecznej stronie. Możemy zobaczyć sobie tak samo, jak wyglądają nasze odkształcenia, czyli możemy poprosić, aby w naszej legendzie wyświetlania były odkształcenia wyświetlane, a nie naprężenia. OK. I poprosić go, aby wyświetlił nam, jak się zmieniają nasze odkształcenia naszej konstrukcji przy takim naszym obciążeniu. Oczywiście mamy możliwość tak samo optymalizowania naszego wyświetlania. Możemy ukryć wszystkie elementy, czyli będzie tylko model wyświetlany. Możemy dołączyć jeszcze do tego wyświetlania siatki na naszym modelu. O, czyli ukryliśmy sobie warunki brzegowe, czyli podparcia i obciążenia i mamy wyniki naszych obliczeń. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest w miarę OK z naszym modelem. Nie mamy jakichś strasznych naprężeń powstających w naszej konstrukcji, ale spróbujmy jeszcze przeanalizować, co będzie z wyboczeniem, jeżeli będziemy taką siłą naciskać na nasz obiekt, czy przypadkiem nie nastąpi jego wyboczenie. No, żeby taką analizę zrobić szybciutko, znowu i jak najmniej się oczywiście napracować, możemy wykorzystać narzędzia, które są w tego typu programach ogólnie dostępne, może nie we wszystkich, ale w większości. Możemy zrobić kopię tej analizy i zmienić tylko typ obliczeń. Najprościej kopię robimy w ten sposób, że łapię się za istniejące obliczenie, za istniejącą analizę, przeciągam ją sobie do zespołu i w tym momencie jest robiona automatycznie kopia mojej analizy z nazwą oczywiście kopia poprzedniej analizy i wszystkimi nastawami, które miałem zdefiniowane. Mogę przejść teraz do edycji tej mojej nowej analizy i nazwać, że to będzie analiza wyboczenie w zakresie liniowym i wybrać sobie oczywiście typ analizy wyboczenie w zakresie liniowym. OK. Co muszę jeszcze zmienić? Ta analiza w ten sposób działa, że w zależności od obliczeń pokazuje w wynikach nam, jaki jakby parametr, mnożnik do przełożonej siły będzie powodował automatyczne wyboczenie. Tam, jak Państwo może zauważyliście, jeżeli nie, to może jeszcze raz to pokażę. Będziemy ile trybów mody, czyli trybów wyboczenia, pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście pierwszy jest w sumie najważniejszy, przy następnej większej siłach będzie nam się wybaczał w drugą, w trzecią, no w różnych kierunkach. Wybierzmy sobie pierwszy tryb. Zdefiniujmy w takim przypadku siłę w ten sposób, że nasza siła nie będzie miała wartość 600 N, a 1 N. Co to nam da? Że program przeliczy i pokaże nam ten przelicznik, który przemnożony przez naszą siłę pokazuje nam, przy jakiej sile będzie następowało wyboczenie. Jeżeli mam siłę przełożoną 1 N, no to proste przemnożenie tego przelicznika przez 1 da nam automatycznie siłę, która będzie powodowała wyboczenie naszego obiektu. OK. Tylko przeciągnę do drugiego zadania. Jak Państwo widzicie, mam dwa zadania. Jedne to są obliczenia, a drugie to jest zadanie, którym on wyznacza ten przelicznik, dlatego muszę takie same warunki do drugiego zadania zdefiniować. Najprościej przyciągam sobie z pierwszego zadania do drugiego moje warunki. No i w tym momencie mam zdefiniowane zagadnienie wyboczeniowe. Mogę poprosić, uruchom teraz obliczenia. Znowu generowany jest plik nastranowy i program zaraz powinien nam wyświetlić wyniki obliczeń,
które będziemy mogli sobie zaraz szybciutko obejrzeć. Ojej, 14:48, strasznie widzę, czas leci, ale spokojnie, proszę Państwa, drugą sesję też macie ze mną, także jeżeli ciutkę przeciągnę, to mam nadzieję, nic to nie zaszkodzi. OK, mam już wyniki i teraz jeżeli przełączę się do moich wyników, to zobaczymy sobie, że parametr, o którym mówiłem, czyli ten przelicznik w naszym przypadku wynosi 633. Jeżeli mieliśmy siłę 1 N, to tym siłą, która będzie powodowała wyboczenie naszej konstrukcji, będzie około 633 N. Czyli jest, Państwo widzicie, jesteśmy blisko wyboczenia, przykładając tą siłę 600 N. OK, sprawdźmy teraz tak de facto, jak będzie działała nasza konstrukcja, kiedy będziemy robić tą analizę, ale już wyboczenia w zakresie nieliniowym, która da nam większe jakby wyniki. Znowu zaznaczam ostatnią moją analizę, przeciągam do zespołu, czyli tworzę sobie nową analizę. Oczywiście innym sposobem jest zaznaczenie istniejącej analizy prawy przycisk myszki copy i później paste. To samo, przeciąganie tutaj nam to zdecydowanie ułatwi. No w naszym przypadku przejdźmy znowu do edycji, włączymy sobie wyboczenie, ale już to będzie nieliniowe. Nieliniowe. I oczywiście z typu zadania wybieram teraz wyboczenie nieliniowe. Jeżeli mamy do czynienia z wyboczeniem nieliniowym, no to oczywiście będziemy to robić jakby na etapie w ten sposób, że siła, która jest przykładana do naszego elementu, będzie podzielona na odpowiednie odcinki, odpowiednie przedziały i za każdym razem wykonując obliczenia będzie generowana nowa macie sztywności, z którą będziemy wchodzić do następnego etapu obliczeń. Dlatego pojawił mi się po pierwsze na stawach obliczeń nieliniowe nastawy i siłę, którą tutaj sobie przyłożymy, będziemy chcieli sprawdzić, co się dzieje, gdy przyłożę siłę na przykład 800 N, czyli przejdźmy do edycji naszego obciążenia i zmieńmy tą siłę na 800 N, czyli tą powyżej 633, żeby zobaczyć faktycznie, czy będzie następowało wyboczenie. I teraz w parametrach naszej analizy musimy zdefiniować, w ilu krokach chcę zrobić tą analizę. Niech będzie w 10 krokach, przejściowe wyniki niech będą tak samo wyświetlane i dodatkowo jeszcze, żeby przyspieszyć obliczenia, włączmy sobie automatyczne wyznaczanie macierzy i porównywanie wyników, może żeby to było szybsze, będziemy porównywać z przemieszczeniem, bo to nas interesuje. OK, czyli zdefiniowaliśmy sobie nastawy. No i teraz to, co nam pozostaje tak de facto, to znowu uruchom obliczenie. Znowu generowany jest plik na strana, wyrzucany jest na zewnątrz i teraz zaraz program pokaże nam okienko, w którym będzie pokazywał poszczególne kroki, które obliczeniowe będzie wykonywał. I zaraz powinniśmy zobaczyć poszczególne etapy, które on będzie liczył. Czyli mamy... Oczywiście w tych nastawach dla zagadnień nieliniowych mamy możliwość jeszcze ustawienia szeregu parametrów, które chociażby pozwalają nam dokładność ustawić analizowania zbieżności, z jaką będzie analizował, czy to odkształcenia, czy to naprężenia. Także tutaj mamy szereg nastaw, ale tak jak mówiłem, gdybyśmy włączyli sobie z automatu bez tych operacji, które ja robiłem, to też byśmy uzyskali odpowiednie wyniki, tylko one może by trwały trochę dłużej. Teraz mamy już, Państwo widzicie, piąty, szósty krok wykonywany jest trochę szybciej, bo nie chcę, żebyśmy tutaj czekali strasznie długo, ale zaraz zobaczymy wyniki naszych obliczeń. Teraz już mamy siódmy krok. Gdybyśmy chcieli to dokładnie zrobić, to oczywiście moglibyśmy to zrobić w przedział 20 krokach, zrobić wtedy by bardziej gęsto podzielił obliczenia. Dłużej by one trwały, ale byśmy uzyskali z większą dokładnością. Tak jak mówię, wszystko zależy od pewnego doświadczenia, którego nabywamy, ale możemy skorzystać z tych nastaw, które on nam tutaj podpowiada dla pierwszego jakby takiego etapu naszego obliczeniowego. No i zaraz powinniśmy uzyskać już wyniki, które nam pokażą, czy faktycznie następuje wyboczenie i w którą stronę naszego elementu. No już jesteśmy, jak Państwo widzicie, w zasadzie w ostatnim kroku, 10. Jeszcze tam pada zbieżność, no i mamy już wyniki obliczeń. Możemy oczywiście przyjrzeć się po pierwsze wykresom, bo przy analizach zmiennych, akurat to jest zmienne obciążenie, zmienne, dlatego coś się nam zmienia, niestatycznych,
to mamy możliwość chociażby zobaczenia wykresu obciążenia od przemieszczenia. Widać, że mniej więcej w tym miejscu następuje wyboczenie naszego obiektu, czyli coś jest nie tak. Oczywiście możemy sobie to zaobserwować na kilka sposobów. Na przykład możemy zrobić, zażyczyć, pokaż nam animację, co się dzieje z naszym elementem. Wybierzmy sobie odkształcenie w aktualnej skali od pierwszego kroku do ostatniego kroku i jeszcze dodatkowo możemy wyłączyć wszystkie wyniki, pokaż nam tylko na siatce. I włączyć możemy animację, żeby zobaczyć. Oczywiście to jest 10 kroków. Gdybyśmy gęściej zrobili przedział, to wtedy ta animacja byłaby bardziej taka dokładna, wyniki były bardziej zmierzone. O, tutaj nastąpiło, nie wiem, czy Państwo widzieliście, skok w dół, czyli oddogięcie w dół naszego elementu. Czyli widać, że coś następuje z przemieszczeniem. Zresztą na tym wykresie to też bardzo dobrze jest widać. Oczywiście, żeby dokonać zmiany, to w naszym programie, jako że jesteśmy w środowisku na strana, to oczywiście możemy to zrobić w bardzo prosty i szybki sposób. Zobaczcie Państwo, jak to idealnie się robi przy pomocy m.in. inwentora. Klikamy na nasz element, który chcemy zmodyfikować i przechodzimy po prostu do jego edycji. Tworzymy sobie szkic, powiedzmy, na tej naszej powierzchni. Domodelujmy, powiedzmy, zrzutuję dwie krawędzie, żeby się do nich podłączyć. Domodeluję teraz linią kształt, który mnie interesuje, czyli wychodzę stąd, idę w bok na 6 mm pod kątem 90 stopni, łączę się z tą zrzutowaną moją krawędzią. Teraz dorysuję sobie z drugiej strony, czyli wychodzę teraz z końca tej zrzutowanej mojej krawędzi. Tutaj dajmy, powiedzmy, 10 mm, też pod kątem 90 stopni, czyli prostopadle. I tutaj zamkniemy nasz obszar. Zakończymy szkic. Jako że jest to konstrukcja blachowa, to mam automatycznie narzędzia blachowe. Skieruję odsunięcie w dół. Tutaj będziemy chcieli zrobić połączenie, zawinięcie. I OK. Czyli domodelowaliśmy element, który dołączyliśmy do naszej konstrukcji blachowej. Kończymy edycję naszego obiektu i wracamy do nastrana. Oczywiście to, co potrzebujemy zrobić, to teraz aktualizować naszą siatkę mesoską, żeby uwzględnił te zmiany, które wprowadziliśmy. Okay. Siateczka została zaktualizowana i to, co musimy zrobić, znowu uruchomić nasze obliczenia. No i po paru minutach, oczywiście w zależności od tego, jakie mamy zdefiniowane warunki do obliczeń naszej analizy nieliniowej, szybciej lub wolniej, w zależności od dokładności, zaraz powinniśmy też uzyskać nasze wyniki pokazujące. Przede wszystkim na wykresie będzie można to zaraz zobaczyć, że faktycznie już tego wyboczenia w dół naszego elementu nie będzie. Ewentualnie w bok będzie się odkształcał, oczywiście ze względu na to, że tutaj ta nasza blaszka nie jest niczym podparta. Moglibyśmy teraz tutaj dołożyć jakiś element wspierający, czy też zamodelować chociażby bryłę sztywną tutaj, która będzie nam usztywniała połączenie tych dwóch blach. Ale oczywiście tutaj, jak Państwo może zauważyliście, w tym naszym zespole występuje element taki dystansowy, który nam to wszystko tam usztywnia. Nas interesowało, czy może wystąpić wyboczenie naszego pedała przy odpowiedniej sile i to zaobserwowaliśmy i dlatego dokonaliśmy zmiany naszej konstrukcji, aby ta nasza konstrukcja już była bardziej poprawna, żeby nie następowało jej wyboczenie przy większej sile. Tu już mamy siódmy krok, także zaraz powinniśmy uzyskać końcowy wynik. W zasadzie mamy jeszcze 3 minuty, także zmieścimy się na pewno w tej naszej godzince. Pytania będziemy mogli przynieść na następną sesję albo po prostu troszkę przeciągnąć tą sesję i też na Państwa pytania postaram się odpowiedzieć. Lub jak to zwykle bywa, jeżeli będzie dużo bardzo szczegółowych pytań, zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Możemy się spotkać, przyjechać, pokazać ten program, porozmawiać na jego temat, czy też wykonać jakieś analizy dla Państwa, bo oczywiście nasza firma też świadczy usługowo analizy symulacyjne, także też tego typu współpraca jest możliwa. No i zobaczmy sobie teraz, jak wygląda nasz
wykres, o, też tutaj następuje wyboczenie, czyli jeszcze albo krok, który przyjęliśmy, jest za rzadki. Też jest to do sprawdzenia, ale sprawdźmy sobie tutaj nasze wyboczenie w postaci filmu. Zobaczmy, jak wygląda teraz zachowanie naszej konstrukcji. Tak prawdę mówiąc, to w 20 krokach powinniśmy robić tą analizę. 10 kroków to jest za mało. No, widać, że tutaj następuje faktycznie w bok odkształcenie naszej konstrukcji, ale nie ma już tego odgięcia w dół naszego pedału. Czyli dodanie tej blaszki tutaj na dole, tego elementu kołnierza, powoduje, że już nie będzie wyboczenia w tym kierunku, którego byśmy nie chcieli. OK. To może tyle, jeżeli chodzi o Nastrana i jego możliwości, i jego łatwej obsługi, a na koniec, przed przejściem do pytań, mam taką króciutką pytanie dla Państwa, albo sygnalizację o tym, co mówiłem, że to nie koniec, jeżeli chodzi o analizy w programie Autodesk, w pakietach autodeskowych. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ten przykład, który Przemek parę razy pokazywał, wymiennika ciepła. Czyli mamy urządzenie typu wejścia, wyjścia, materiał, i chcemy uzyskać kształt naszego wymiennika ciepła spełniający odpowiednie parametry typu co jest na wlocie, co jest na wylocie, jakie są parametry, jaka powinna być wymiana, współczynnik przewodzenia, czyli wszystkie parametry dla tego typu obiektu, i po naciśnięciu przycisku chcielibyśmy uzyskać chociażby coś takiego. Oczywiście wykonanie tego obiektu może nie jest najprostsze technologicznie, ale mając już urządzenia drukarki 3D, to w zasadzie nie ma obiektów, które moglibyśmy nie wydrukować. Ale dlaczego to pokazuję? Firma Autodesk jest w posiadaniu oprogramowania, które może wykonywać tego typu zagadnienia, czyli mając narysowany kształt naszego obiektu, podstawowy kształt naszego obiektu, z wszystkimi warunkami typu jak on jest zamocowany, jak jest podparty, jak jest obciążony, z jakiego materiału jest wykonany i jakie warunki powinien spełnić, czyli chociażby jaka wytrzymałość jego powinna być, możemy, klikając na przycisk dokonaj takiej analizy optymalizacyjnej, program pokazuje nam, że kształt tego obiektu, oczywiście na bazie tego gabarytowego kształtu, może wyglądać w ten sposób. Czyli mamy możliwość optymalizowania kształtu naszego obiektu pod kątem naszych parametrów. Tego typu analizy i symulacje już bardzo niedługo będą dostępne w produktach autodeskowych. Nie chcę mówić kiedy, ale proszę spodziewać się tego typu programów analitycznych, symulacyjnych w zasadzie tak samo, bardzo, bardzo niedługim czasie. Także to tak woli jakby pokazania, że firma Autodesk idzie cały czas z programami analitycznymi do przodu i tego typu zagadnienia też będą możliwe i już dostępne w bardzo niedługim czasie. To może tyle, jeżeli chodzi o moją